Witam wszystkich, z tej strony Jurgen. Chciałem pokazać wam dzisiaj build, alternatywny build na Sorka magicowego. Jest to build oparty na uważeniu z tym średnio inteligentnym gnomem, ale to może więcej o nim za chwilę. Pierwsza rzecz, no statystyki i rasa. No High Elf, najlepszy na Sorka magicowego. Atrybuty 64 w manę, jeśli chodzi o Mundus Stone'a, no to Apprentice jak na razie najlepszy. Ostatnio się z powrotem zaraziłem wampirem, trochę go testuję i sprawa wygląda tak, no czy warto go mieć czy nie. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli no, jesteście początkującymi graczami i dopiero zaczynacie zabawę, to niezbyt polecam wampira. No trzeba się umieć z nim obchodzić trochę, no bo jednak obrażenia od ognia są zwiększone, szczególnie na tym patchu. Chyba nie wiem, o 20% zwiększyli doty chyba ogniowe, coś takiego. Także jeśli chodzi o początkujących graczy, to niezbyt polecam. Bardziej doświadczonych, no, można powiedzieć, że jest warty, żeby się ugryźć. Trochę więcej regeneracji many jest. Delikatna różnica, no, jest trochę odczuwalna, ale niewielka. Przy tej utracie życia do 50% i zmniejszonych wtedy obrażeniach o 30%, no też jest trochę różnicy, także jeśli się potrafimy obchodzić z tym wampirem, to jest w miarę warty. Jedzonko, jakie używam, max health, max magicka. Jeśli chodzi o statystyki, to tyle co do giru. No jak wiadomo, chodzenie z petem, no to nekropotencji musi być. Konkretnie nam podnosi manę, jak mamy aktywnego peta. Tak w ogóle ten set został trochę znerfiony, niewiele, ale został. Wcześniej dawał chyba po 960 maksimum magicki od pierwszych trzech pasywek. Czwarta dawała nam 4000 many z aktywnym petem, no teraz ta różnica to jest jakieś, nie wiem, 500-600 many różnicy, także no niewielka. To jest jakby nasz bazowy set. Drugi set, jaki używam, no, to jest Ether. Może być też Mundenser zamiast tego Etheru, aczkolwiek Ether daje nam tego kryta, którego na tym buildzie no, mamy niewiele. No, teraz akurat nie mam 46,5, na tym pasku 60, no ale to za chwilę. Ether właśnie daje nam tego kryta, dlatego jest no, trochę lepszy. Na tym w ogóle buildzie nie potrzebujemy niesamowicie wysokiej ilości many. Owszem, można z tym buildem podkręcić Sorka do tych 51, nawet 52 tysięcy many, ale to już nie jest aż tak efektywne jak po prostu więcej kryta od Etheru. Monster setu mam jedną część, Slimecrowa, przy tym akurat nie zostałem z uwagi na to, że daje nam ten kryt. Można sobie też ubrać tam i Lambrisa akurat nie, no ale testowałem go też trochę i niezbyt się sprawdza. Jednak 5 części Necro i 5 części Etheru robią dużo lepszą robotę niż jakbyśmy mieli przykładowo 5 Etheru tutaj, cały Monster Set i Lambris, biżuteria i jedna broń. Także z tym setupem jak na razie najwięcej wyciągnąłem z Sorka. Co do broni, no mam dwie akurat nieprecise tutaj, z uwagi na to, że no ten kred jest niski, no bez tego, bez straightu precise, tak jak wcześniej mówiłem, Nimhonet najlepszy, aczkolwiek na tym buildzie na Bugbarze bardziej się przydaje precise niż Nimhonet. Oczywiście Nimhonet nam boostuje konkretnie finishera,
ale no, 40% kryta jest trochę mało, dlatego Precise jak na razie w tym miejscu tutaj jest najlepszy. Na frontbarze mam Etheru, z Lightning Staffa Etheru, też Precise. No, najlepszym trade'em to by był oczywiście Infused. No, niestety nie miałem Infused, nie miałem jeszcze okazji nawet go zdobyć, ale mam nadzieję, że za jakiś czas się uda. Także rekomendowany trade tutaj na frontbarze, no to jest Infused. Naprawdę no jest masakrycznie mocny. Oczywiście no można sobie wrzucić staffa Necropotency Infused, oczywiście zastępując, przykładowo ja tutaj mam akurat jedną głowę, o, w ten sposób też mamy 5 części i tu 5 części aktywnych, ale na bagbarze już nie mamy aktywnego tego boosta od czwartej pasywki z Necro. Ważne, praktycznie najważniejszą rzeczą tutaj jest, jeśli chodzi o te zasoby przy secie Necropotencji, to, żeby cały czas Necropotencji był, żeby 5 części cały czas było aktywnych. Bo jeśli tego nie mamy, no tak widzicie na backbarze 40 tysięcy, prawie 400 many, a na frontbarze nagle robi się prawie 6 tysięcy więcej. I to jest no tak duża różnica i taka duża utrata many, jak sobie zobaczymy, no 8% many przy zmianie paska. Nawet więcej, no bo tutaj 2000 dobija, no ale ta utrata many jest zbyt duża i ważne jest to, żeby cały czas utrzymywać, żeby cały czas Necro był aktywny na 5 częściach. To jest właśnie nasz ten bazowy set, dlatego no mówię, najlepszy by był Ether tutaj Infused, z uwagi na to, że ogólny DPS, ten główny, robimy na frontbarze i dopiero na frontbarze ważne, żeby był aktywny Ether, bo na backbarze jest nam kompletnie niepotrzebny. Także tutaj Infused najlepszy. No, biżuteria jak zwykle, full enchantment spell damage, cała zbroja, całe nasze ubranko, maksimum magicka. Przechodząc może teraz do skilli, moment, może złego założyłem, ważne żeby to był lighting, nie flame też, no ale dobra. Na frontbarze mamy Dedric Preya. Czemu Dedric Prey? Ten morf, jeśli rzucimy tego Dedric Preya, jak widzimy, kiedy jest aktywny, nasz pet no, zadaje o 55% więcej obrażeń właśnie na danym celu. Drugi skill, używam Shogreacha. Czemu nie Force Pulsa, jak większość ludzi? Ogólnie jest tak, że przy dużej ilości testów śmiało mogę stwierdzić, że rzucenie Shogreacha i zrobienie heavy ataku no daje lepszy efekt niż przykładowo no, dwa light ataki z dwoma Force Pulsami. Przy testach no, ten Force Pulse nie zadawał aż tyle obrażeń, co ta Dota. Też jest morf na tego Shogreacha. Oczywiście ma też zmniejszony zasięg, co to jest jego wielkim minusem, dlatego wziąłem akurat nie tutaj Shogreacha. Tamten morf to jest Shock Clench, z tego co pamiętam. Oczywiście też zadaje dodatkowe obrażenia po bliskim celom, no ale jak dla mnie bardziej się liczy też zasięg, także akurat nie mam Shogreacha. To jaki sobie wybierzecie, to w zależności od własnego widzimisię i wygody, także tutaj można sobie to zmienić. Używam też Crystal Fragmentu,
przy prokowaniu no podbija też depsa, nie jest też tak ta rotacja ułożona, że tłuczemy tymi light atakami, shogriczem i dopiero wtedy prokuje krystal fragment, tylko po prostu kiedy zaprokuje, wtedy go rzucimy. Także tym nie należy się tak zbytnio martwić. No, pet, którego przywołujemy, który zadaje nam te obrażenia. Jego aktywujemy tam przed walką, się pojawia i w trakcie walki, w trakcie rotacji też go aktywujemy. On wtedy wypuszcza takie impulsy, no, które zadają obrażenia właśnie od porażenia. Inner Light dla podbicia many i kryta. No i w tym miejscu Thunderous Rage jako nasze ulti na Bugbarze. No dużo się, no praktycznie nic się nie zmieniło, no. Finisher, Mage's Wrath, Blockade of Storms do robienia off balansu, Liquid Lightning, nasza główna dota, tarcza, no bez tarczy ciężko jest naprawdę się obejść. No i na drugim pasku ponownie pet, z tego powodu, że no jak wrzucimy sobie, dajmy na to, tego Bantygisa, aktywujemy sobie peta na barze, zmieniamy, no i umieramy. To jest dlatego, ten skill jest dlatego na dwóch barach, że po przywołaniu tego peta on po prostu nie znika, tylko dalej nam zostaje. Też fajnym plusem jest to, że kiedy go aktywujemy, to z pasywki, która to była, o, z tej właśnie, Expert Summoner, zwiększa nam się życie o 8%, jak mamy właśnie tego aktywnego gnoma i mamy trochę tą zwiększoną przeżywalność. Ulti tutaj Shooting Star, ewentualnie do wykańczenia, jak już nie chcemy czekać na Thunderous Rage'a, który więcej kosztuje punktów Ultimate'a. Ale tutaj jest no po prostu na podbicie many. To jest taka podstawa, jeśli chodzi o ten build. Co do CP-ków, ostatnio trochę liczyłem i porównywałem mniej więcej zbijanie rezistów na trialach czy na dungeonach do staminowców. I sprawa wygląda następująco. Do tej pory miałem ustawione speleroży na 30, chyba 3 punkty. To było 1000 mniej penetracji. W sumie na trialach ta penetracja z Light Armoru, z pasywki Light Armoru, tu jeszcze pokażę, jest zwiększona o prawie 5000. Do tego, kiedy mamy Alkosza i Draina plus nasze CP-ki, które wcześniej miałem 33 punkty, dawało to 16083 punkty dokładnie. Przy czym staminowcy no, mieli jej trochę więcej. Jeśli w grupie był Dragonite i była zoptymalizowana grupa staminowców, czyli tak, liczmy Breffa, Noxious Breath od Dragonite'a, Nightmother's Gaze, Thunder Flame, CP-ki i Alkosz, ta penetracja wychodziła około 17700. Także no ponad, no prawie 2000 większa. Czemu mówię głównie o tym? Bossy ogólnie na trialach mają tak średnio 18 do 18500 rezistów. Głównie chodzi o to, żeby te rezisty zbijać jak najmocniej albo kompletnie do zera. I tutaj właśnie była taka jedna rzecz, że tego tysiąca penetracji właśnie brakowało. I po przestawieniu CP-ków no, na spellerożyn no zauważyłem różnicę i to dość znaczną, bo wcześniej nawet na traszu no tam oczywiście no, liczby sięgały 70-80 tysięcy DPS, ale to nie ma zbytnio znaczenia. Na bosie ciężko było się przebić przez te 50 tysięcy. Po zmienieniu CP-ków na spellerożyn
No, 40, 50, czasami nawet 60 teraz można spokojnie bić. Wcześniej tutaj miałem wrzucone 16 punktów staw eksperta. No po prostu zmieniłem tutaj na spelerożyn, no i jest naprawdę znaczna poprawa, także chyba zostanę przy tym ustawieniu cepeków, już nic tu nie będę grzebał, no bo jak na razie najwięcej DPS-a kręcę na takim ustawieniu, także Elborn 40, Elemental Expert 56, 49 to spelerożyn, tutaj jako 0, Taumaturge zostaje 75 ze względu na pasywkę Exploitera, Ironclad 31, Spell Shield 3, Hardy Elemental Defender po 56 mam, Dickskin 34, Bastion 40, na podbicie trochę mocy i odporności na tarczy, Warlord 40, Bashing Focus 8, Arcanis i Tenacity po 75, Tumbling 20, Shadow Ward 2. I to by było w sumie na tyle, jeśli chodzi o cepeki. Jakie jedzonko miałem jeszcze pokazać? No tak jak zwykle, Max Magicka, Max Health, niezbyt drogie. Z tego co pamiętam, stack setki chyba kosztował ze 3 czy 4 tysiące, także no w sumie małe pieniądze. Potki, jakich używam, Essence of Spell Power, to podstawa. Na podbicie kryta i spell damage'a, jakiego mamy. Także jeśli sobie ją wypijemy, o to mamy na tym pasku. Te 3000 prawie, to mamy 3300, z czego regeneracja many no, wzrasta nam prawie do 1000, także jest całkiem spoko. Na backbarze 56 wtedy ponad procent kryta, na frontbarze się nie zmienia z tego powodu, że mamy Inner Light, z którym się potka nie stakuje. Kolejna rzecz, z podbijaniem kryta, rzucając sobie, zaraz tylko pokażę, z podbijaniem kryta, Sorg ma taką pasywkę w Dark Magic, gdzie ona była? O właśnie, kiedy kastujemy jakikolwiek skill z Dark Magic, zwiększamy spell kryta na całą grupę o prawie 700. 700 prawie to jest jakieś 3-3,5% na całą grupę, także no teraz mamy te 60,4, skastujemy tutaj krytala, walną, nie wiem czy teraz będzie, o mamy, no także o 3% został zwiększony na obydwu barach i to idzie na całą grupę. Rotacja jak tu wygląda na tym bildzie, wygląda w ten sposób. Na początku wygląda trochę dziwnie, bo fajnie jest aktywować na początku od razu Ether, który no z tej ostatniej pasywki daje nam debuffa na cel, który zwiększa jego przyjmowane obrażenia. Także jak wygląda rotacja? Zaczynamy od wypicia potki. Kolejna rzecz. To jest Light Attack. Potem aktywujemy Sunset'a. Light Attack. Thunderous Rage. Zmiana bara. Light Attack. Cradle of Storms. Light Attack. Liquid Lightning. Zmiana bara, light attack, Deadly Spray, light attack, Shock Reach, light attack, Crystal Fragment, jeśli jest sprokowany. Jeśli jest sprokowany, to go po prostu nie rzucamy w tym momencie, tylko bijemy Heavy Attack. I jeśli nie był sprokowany wcześniej Crystal Fragment, to ponawiamy sobie tą dotę. Czemu ją w ogóle ponawiamy, skoro to jest dota i odnawiamy ją w tym momencie, w tym miejscu? Jak sobie zobaczymy na FTC, każde walnięcie, pierwsze z tego Shock Reacha, to jest też walnięcie
momencie gdzieś tutaj to powinno być. O jest. Ogólnie te obrażenia tutaj to są już od doty. Od tych zadawanych obrażeń po czasie. A kiedy go rzucamy, to jest właśnie ten strzał tej kulki za 10 tysięcy. Dlatego jeśli nie był sprokowany ten krystal fragment, to po heavy ataku właśnie ponownie rzucamy Reacha, żeby był ten strzał. Potem light attack. Ponownie aktywujemy peta, zmieniamy bar. Light attack, blockade of storms. Light attack, liquid lightning ze zmianą broni. Light attack, deadly spray. Light attack, shock reach. Robimy właśnie teraz heavy attack. Shock reach, light attack, pet. Zmieniamy broń. I tak w kółko cały czas się rotacja powtarza. No momencie, to wam pokażę trochę szybciej. Szkór na gini pajacu, no. No uspokój się szkielet. No, Andrzej, dobra. Ale momencik. Ulti nie naładowało. Teraz się naładuje. Okej. Okay. O nie, pójdzie, ale no tak. Okej. Okay. Dobra, jak wygląda ta rotacja? Rzucamy ten krystal fragment, jak jest blokowany. Jeśli jest blokowany, to już nie rzucamy podobnie tego szoglicza. Connection lost. No. I tak właśnie w kółko. Wygląda ta rotacja. Nie jest zbyt trudna. Connected. Jest raczej trochę no, łatwiejsza. Jeśli chodzi w porównaniu do tej z minami, ogólnie na tym buildzie, ten build jest ogólnie trochę bardziej mobilny, że tak powiem. Miny są lepsze trochę, jeśli jest boss jakby nieuruchomiony, albo po prostu stoi w miejscu i zbytnio nic nie robi, nigdzie nie lata i nie skacze. W tym przypadku te miny są trochę lepsze. Jak dla mnie, no zostanę na chwilę na tym pecie, jeszcze go też trochę potestuję, właśnie z uwagi na to, że jest bardziej mobilny i nie trzeba aż tak dużo poświęcać tej many na te miny, no, które zżerają naprawdę masę many. No i co, no i to chyba tyle będzie z tym wszystkim. Można oczywiście popróbować, jeśli nie chcecie używać tego Shogricha na Force Pulsa, no tylko tak jak mówię, zadaję pierwsza rzecz, mniejsze trochę obrażenia i kolejna rzecz, dużo szybciej mana wam schodzi. Naprawdę, jak się robi ten heavy attack z tym Shogrichem, no zwraca nam zasoby, nie tracimy zbytnio DPS-a. A na tym Force Pulse jednak trzeba bić, żeby go utrzymywać, także jak dla mnie to rozwiązanie jest trochę lepsze. Największy minus, jeśli chodzi o peta, to jest taki, że on nie zawsze działa. W jaki sposób? No przykładowo na pierwszym bossie na molu stoi sobie gdzieś w krzakach i po prostu patrzy się w ścianę zamiast no, bić tego bossa. To jest taka wada. Też czasami lata gdzie popadnie. Dlatego, no tak jak mówię, ma inteligencję kanapki z serem, że z tego powodu jest trochę cięższy do ogarnięcia, ale ten pet, jak już się
dobrze zagruje, to naprawdę DPS-a kręci konkretnego. Jak testy wyszły na szkielecie z tym buildem, no jest trochę DPS-a mniej. Pierwsza rzecz po zmianie tych CP-ków, nawet przy minach robi się te 2000 DPS-a mniej z tego powodu, że szkielet ma inne rezisty. I to ustawienie jest akuratnie, to aktualne ustawienie jest pod triala, czy pod dungeony. Szkielet ma inne rezisty, nie wiem dokładnie jakie, musiałbym się jeszcze wczytać w jego tam opis. Dlatego się robi mniej DPS-a, ale tym się nie kierujcie. Głównie chodzi o to, żeby wyciągać to maksimum właśnie na trialu, a nie na szkielet, którego bijemy tylko sami. Różnica no, jest taka, że z tym petem wychodziło około tam 37,5-38 ponad. No, z minami te 39 do 40, ale tak jak mówię, no miny są bardziej na statyczne bossy. Ten ser jest no, bardziej mobilny, także dla mnie no, bardziej mi trochę odpowiada. Także to by było na tyle. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, no to pytajcie w komentarzach. Jeśli coś się zmieni, no na pewno dam znać. No, na pewno będę poszukiwał tego staffa Infused na frontbar, no, który będzie lepszy. No i mam nadzieję, że w końcu się dropnie z tego triala. Także dzięki za uwagę. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.